Przewodniczący zespołu parlamentarnego na rzecz polityki i kultury Priority. Proszę więc o zabranie głosu na początek pana Pawła Kwaśniak. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję za przybycie na konferencję. Szanowni Państwo, 2,5 roku temu w powiecie mołowińskim, którego ówczesnym starostą był obecny poseł pan Piotr Kościński, rozpoczynaliśmy wdrażanie projektu pod nazwą Szkoła Przyjazna Rodzinie. Wtedy 21 z 20 placówek edukacyjnych z terenu powiatu wołomińskiego przystąpiło do tego projektu. Te placówki zostały zachęcone przez pana, ówczesnego pana starostę Piotra Uścińskiego i tak zaczęliśmy realizować ten projekt, który w chwili obecnej ma już, możemy to z dumą powiedzieć, został przyjęty przez 1050 szkół w Polsce, a nawet tych, które się zgłosiły do projektu, jeszcze nie podpisały umowy z naszą fundacją, ale zgłosiły się, jest nawet nieco więcej. A więc możemy z dumą powiedzieć, że mamy 1050 szkół przyjaznych rodzinie, 1050 placówek edukacyjnych przyjaznych rodzinie na kończący się już jubileuszowy rok 1050-lecia Chrztu Polski. Pomysłodawcą tego projektu, tak jak powiedziałem, był pan poseł Piotr Uściński, a projekt został wdrożony, czy cały czas jest wdrażany, aby zabezpieczyć prawa rodziców do pierwszorzędne prawa rodziców do wychowania własnych dzieci, aby pomóc w dobrej współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą właśnie w tym aspekcie wychowawczym. Projekt też został pomyślany jako swego rodzaju reakcja na szerzącą się w szkołach homopropagandę, która coraz mocniej, szczególnie w tych ostatnich za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, coraz mocniej wchodziła do polskich szkół, ale która, jak wiemy, również w obecnym momencie, w obecnym okresie też do placówek edukacyjnych puka, bo chociażby jutrzejszy tak zwany tęczowy piątek jest tego przykładem. Natomiast projekt Szkoła Przyjazna Rodzinie jest tym projektem, który ma wzmacniać relacje rodzin i szkół, ma za zadanie uczenie czy nauczanie młodzieży o rodzinie, o małżeństwie, o rodzicielstwie w sposób afirmatywny, pozytywny, tak aby młode pokolenie jak najlepiej zostało przygotowane do podjęcia ról rodzicielskich i wychowawczych w przyszłości, wtedy, kiedy młodzież już będzie sama rodzicami, będzie zakładała rodzinę. Ja pragnę przypomnieć, na czym polega mowa czy zobowiązanie, które szkoły, ale też przedszkola podejmują, przystępując do projektu Szkoła Przyjazna Rodzinie. Dana placówka, czy to szkoła, czy przedszkole, zobowiązuje się do tego, aby nie propagować oraz podejmować działania uniemożliwiające propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla zrównoważonego rozwoju płciowego
osobowościowego i społecznego dzieci, w szczególności pełniących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, ale też kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci. To jest taki pierwszy zasadniczy punkt, zasadnicze zobowiązanie, które dana placówka edukacyjna podejmuje, ale też szkoła zobowiązuje się do tego, że będzie dążyć do realizowania działań formacyjnych skierowanych do uczniów, ich rodziców i grona pedagogicznego, polegających na organizowaniu zajęć, warsztatów, szkoleń i prowadzeniu programów podkreślających pozytywną rolę rodziny w rozwoju osobowym człowieka. Taka umowa jest podpisywana pomiędzy Fundacją Centrum Inicjatyw dla Życia i Rodziny a szkołami i szkoły przyjazne rodzinie otrzymują taką tabliczkę certyfikat, który jest widocznym znakiem przede wszystkim dla rodziców, którzy mogą ze spokojem do takiej placówki edukacyjnej posyłać swoje dzieci. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić nauczycieli, dyrektorów szkół do tego, aby do takiego projektu pod nazwą Szkoła Przyjazna Rodzinie przystępować, aby szkoły czy przedszkola mogły być rzeczywiście wolne od propagowania homoideologii, aby mogły być przyjazne rodzinie, aby o rodzinie, macierzyństwie, ojcostwie, rodzicielstwie mówić w sposób afirmatywny i rzeczywiście przygotować młode pokolenie do odpowiedzialnego podjęcia tych ról w przyszłości. Zachęcamy zatem dyrektorów i nauczycieli do przystępowania do projektu. Zachęcamy też rodziców przejętych wychowaniem swoich dzieci w duchu odpowiedzialności i miłości do tego, aby wpływać, zachęcać dyrektorów, zachęcać nauczycieli właśnie do tego, aby szkoły, do których posyłają swoje dzieci, miały ten certyfikat szkoły przyjaznej rodzinie, czy też przedszkola przyjaznego rodzinie. Chcemy zbudować jak najszersze grono takich placówek. Chcemy, aby one ze sobą współpracowały na rzecz dobra rodziny i na rzecz praw rodziców, pierwszorzędnych praw rodziców do wychowania swoich dzieci, a placówki edukacyjne, szkoły czy przedszkola mają pełnić rolę pomocniczą w tym wielkim zadaniu. Dziękuję bardzo. No tak, ale jeżeli są takie osoby, które te procesy zbierają, dziękuję serdecznie panu prezesowi. Szanowni Państwo, ja faktycznie poczuwam się na pewnej odpowiedzialności za to, że ten certyfikat został wdrożony. Gdy byłem starostą wołowickim, faktycznie doświadczyliśmy w naszym powiecie tego, że ideologia gender, homopropaganda dociera do szkół za pomocą organizacji pozarządowych, które bez wiedzy rodziców i bez zgody rodziców docierały do szkół i dokonywały pewnych działań wychowawczych, wpływały na młodych uczniów. Dlatego też w powiecie wołomińskim chcieliśmy w jakiś sposób pozwolić rodzicom na możliwość zablokowania tego typu szkodliwych działań deprawacyjnych dla swoich dzieci. Udało się to zrobić w taki sposób, aby można było to rozmnażać w całej Polsce, aby te szkoły przyjazne rodzinie mogły funkcjonować w całej Polsce. I chciałem też serdecznie podziękować Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny za to, że ten projekt jest rozszerzany tak twórczo, funkcjonuje, że już ponad 1000 pracowników przystąpiło do tego programu. Ja tylko powiem, że nasze działania, które rozpoczęliśmy wówczas, to jest ochrona konstytucyjnych praw rodziny, tak naprawdę. Bo konstytucja w dwóch miejscach wskazuje na to, że rodzice mają pierwszorzędne znaczenie w wychowywaniu dzieci.
wychowawczy. Przypomnę ten artykuł, artykuł 48 ust. 1 Konstytucji. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 53 ust. 3 Konstytucji. Podobnie rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ustawa o systemie oświaty, która jest podstawą do działalności oświaty, do działalności szkół, również w preambule między innymi takie słowa: nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, oraz w artykule 1 punkt 2 system oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. A więc te wartości rodzinne i autorytet rodziny, rodziców, rodziny opartej o trwały związek kobiety i mężczyzny, bo przecież też to jest wynika z Konstytucji. Taki system wartości chcemy chronić również tymi certyfikatami szkół przyjaznych rodzinie. Można by powiedzieć, że po co to robić, skoro po co te certyfikaty, skoro Konstytucja i ustawa o systemie oświaty tak naprawdę w wystarczający sposób zabezpiecza rodziny. Ale szanowni Państwo, no niestety organizacje pewne pozarządowe szukają furtek, szukają dojść do szkół. Za dwa dni mamy tak zwaną zapowiedź tak zwanego tęczowego piątku, który ma być taką homopropagandą, która dociera do szkół. Są zagrożenia, którym trzeba się przeciwstawiać, między innymi temu, co w najbliższy piątek. Dlatego też jeszcze bardziej zachęcamy rodziców, którzy chcą zatroszczyć się o swoje dzieci, o szkoły, do których te dzieci chodzą, do zabiegania o certyfikaty szkół przyjaznych rodzinie. Jeszcze chciałem nawiązać do uchwały, którą podjął Sejm dosłownie w zeszłym tygodniu, uchwały, którą ustanowiliśmy 22 października Dniem Praw Rodziny. Co roku ten Dzień Praw Rodziny będzie w Polsce się odbywał. I w tej uchwale również Sejm wyraża swoje zatroskanie o przyszłość rodziny opartej o trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokajanie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci. Myślę, że być może ten piątek tęczowy to jest odpowiedź na naszą uchwałę Sejmu. Środowisk, które nie zgadzają się z tradycyjnym modelem rodziny, które chciałyby być może legalizacji w przyszłości małżeństw homoseksualnych, być może możliwości adoptowania przez takie pary dzieci. Musimy powiedzieć temu stanowcze nie, bo jest to niezgodne z naszą konstytucją i naszym polskim tradycyjnym systemem wartości. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Szanowni Państwo, proszę zauważyć, że w aktualnym systemie prawnym szkoły są zobowiązane do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych. Co za tym idzie? Właśnie bardzo często działań propagujących homoseksualizm, tak zwaną otwartość, tolerancję. Pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego większość musi się podporządkować mniejszości? Dlaczego rodzicom łamane są podstawowe prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami? Dlaczego też nie uczymy dzieci etyki, kultury, szacunku? Warto się nad tym zastanowić. Zastanowić się nad tym, do jakiej placówki uczęszczają nasze dzieci. Czy ta placówka jest właśnie szkołą przyjazną? Czy może dedykuje się takie tęczowe piątki, jak jest proponowany ten jutrzejszy? Jeżeli Państwo jako rodzice jesteście tym zaniepokojeni, jeżeli obawiacie się o to, że Wasze dziecko mogłoby uczestniczyć w zajęciach, na które nie macie wpływu, a które w Waszym przekonaniu sięgają za głęboko ideologicznie, są przede wszystkim za wcześnie dedykowane dzieciom, jako osobom, których dopiero kształtuje się charakter, system moralny, system wartości i takie rozgrywki ideologiczne nie powinny mieć miejsca na terenie szkoły. Takim rozwiązaniem, bardzo prostym i wspierającym i myślę, że bardzo wygodnym do zastosowania, które trzeba się ubiegać, jest rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, dokument proponowany przez Niezależny Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, które rodzice mogą pobrać ze strony i złożyć, podpisać się pod nim, złożyć w placówce szkolnej jako informację, że nie zgadzają się zgodnie z przysługującym im prawem konstytucyjnym do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami, aby ich dzieci uczestniczyły w takich
wszystkich wydarzeniach i zabiegach ideologicznych na terenie placówki szkolnej. Bardzo dziękuję. Teraz Państwo wysłuchaliśmy konferencji prasowej Szkoła Wolna od Homopropagandy, w której wzięli udział pan poseł Piotr Uściński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, pan Paweł Kwaśniak z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, pani Sylwia Zborowska i pani Izabela Normantowicz. 1050 szkół w całej Polsce przystąpiło już do programu Szkoła Przyjazna Rodzinie. Nie słyszało, tak.